No, a mąż szukał dalej wtedy. I obeszłem tam te świerki wszędzie i tak patrzę, coś daleko błysło się, coś takie białe. Obeszłem drugiej strony, no i o, leży, ale już nieżywa już, nie? I wołam ją znowu, żeby przyszła zobaczyć, bo nie chciałem nic ruszać ani dotykać. Jeszcze szedł taki kolega tam z pracy, tam pan Dup, jak to się mówi, z Darskowa, i oni przyszli we dwoje, to się obejrzeli i na policję pojechali my od razu, a ta policja nasza, jak tam się jedzie, albo się nie jedzie, to to samo jest. Mam pretensje do policji dużo, bo to taka policja jest, że to jest tylko, że na figuruje w mundurach tylko. Bo skoro policja to policja, mówię, że trzeba zrobić obławę, obstawę tu w tym dniu, jak ja już mówiłem im, to oni mówią, że jestem głupi. Bo skoro ja znalazł, to myślę, że ja to zrobił. W ogóle nie szukali. No tak, bo zaraz... Trzeba było od razu obławę zrobić, jak ja mówiłem do nich, ten mały lasek taki był. On tu siedział do poniedziałku, 5 dni on tu siedział. On ich obserwował ten wszystkich. W tym paśniku? W tym paśniku. A to tylko tam było ile? 30 parę metrów. Tak oni szukali? Co to za policja jest w ogóle? Takich powinno wywalić na złom. Większość policjantów go znała. Tu mieszkał przecież koło nas i przychodził do tej restauracji na obiad po prostu. Myśmy go widzieli, przechodziliśmy koło siebie. Nie wiedzieliśmy, kto to jest, no bo nie wyglądał, absolutnie nie wyglądał na to. Dlaczego on tak długo nie wszedł wam w palce, w ręce? Myślę, że chyba zawinił tutaj rok 89. Redukcja ludzi typu jedni odchodzili, drudzy przychodzili, jego sprawę ktoś tam prowadził, rzucił, inny brał. Nie było zainteresowania jakiegoś takiego z tego. Ja właściwie go poznałam z gazet, że to właśnie był ten, a nie inny, nie? Widywałam go tutaj i był inteligentny, grzeczny, zawsze zamawiał, zawsze płacił i siadał i nic. Poza tym jak porządny klient, nie? Geografia, historia, to łeb miał taki, że ja to bym się musiał zastanowić chwilę, żeby coś znaleźć na mapie takiego, nie tam takiego, czy tam coś odpowiedzieć. On pokazał i tam to jest i, a ja musiałem sobie o tak opatrzyć, kurczę, to znaleźć. On wiedział. On dobrze miał przestudiowane. On był, miał odchylenia, miał. Ale on miał łeb, on był dobry, on wiedział. Każdą dziurę, każdy kamarek on wiedział, gdzie to jest. Jak on tak mówili, że on tą dziewuchę w Kociuchowach, nie? No to była sklepowa była. Ona była na stażu w Kociuchowach sklep. I on stąd tu jeździł tam nie i ona go ta dziewucha, młoda dziewucha była. Ona go żywiła, no, za swoje pieniądze. No. I on potrafił zgwałcić i się zamordować. To szczęście miał, że była milicja i dziennikarze, bo by go, jej ojciec to by go zabił od razu tam w tym lesie, tu w Kociuchowach. Tylko, że tak o, dziennikarze byli milicja, no i to mu tak ten, to mu tak to uratowali. Czy on miał rzeczywiście taką genialną pamięć, tak dużo pamiętał i tak długo pamiętał? Pamiętał. Złego, co złe robi, to on dobrze pamięta. A bo tam tu mi nie dokucza wszyscy tam. On tu na dole w pokoju to bardzo mało siedział. Tylko tak trochę telewizor popatrzał i zaraz do góry i słuchał sobie radio, czy magnetofon, to słuchał to nieraz. To do północy to aż go nieraz okrzaniałem, bo to przecież w nocy to przesłychać, nie? Chociaż mimo, że cicho zrobi, nie, ale to jednak, nie? Echo odbijał. A to potem mógł, zawsze był antro, bo... A czego on słuchał? Miał panią, miał taśmu. On miał taką reklamówę wielką taśmę, w jaką przyjechał do mnie, nie? Miał takie normalne taśmy, takie jak się kupuje, nie? I, czy polskie, czy angielskie. On próbował nie angielskie, takie, że miał te... No i tam miał takich stare przeboje, takie z tych 70 lat, nie? Takie tam ty, Abba, nie Abba, takie pieluki, takie. On to taki tej metalowej muzyki to nie kupował, ogólnie nie słuchał. On mówi, że to mu się nie opłacało w ogóle na takie kupować. Ja ładne te taśmy. Co jeszcze tu robił, oprócz słuchania muzyki?
co on tu mógł robić? Co tu jest w ogóle do roboty, nie? Jak ja pracowałem, to ja tam ukazałem obiad zrobić, nie tam, czy wstawić tak godzinę wcześniej, nie? Czy w piecach się napalić, jak tu i tam, nie, to się napalił i to pozamiatał, tylko tyle było jego roboty. Zakupy, jak to ja robił, czy tu w sklepie, nie, czy jakieś tam większe, nie, to do Wytowa pojechał i przywiózł i... Więc... Czy jak on tu u pana mieszkał, wyjeżdżał na weekendy? To tam jeździł, nie? A tak, on tylko do Bytowa jeździł przeważnie, nie? Bo on do tej Jehowy należał, a się sam zdziwiłem, że do Jehowy należał, bo z początku nie widziałem. On tu zawsze do tych kafliczki chodził, aż później tak sobie myślę. On pojechał raz do Bytowa, tak o 10 godzinie rano. I tak poszedł zajrzeć tam do tego, do tej szafy. Patrzę, tam leży taka Biblia, ta czarna, taka cała okładka, takie miały się tych książek, takie chyba coś trzy. Też takie w takich sztywnych okładkach, a tych broszurków, nie, tam tych takich, nie? Takie te galety, nie? Takie tam te, jednak tak się nazywa, te strażnicy, nie strażnicy, nie? To taki plik miał, to zawsze nie wymieniał, co jakiś czas sobie. Ja on przyjechał o 5 godzinie. Ja mu mówię, nie? Pytam się, bo nie, gdzie ty byś? Ja mówię, że nie się mi pieszy, z porządku powiedzieć, nie? A ja... Poszedł tam do góry, ja mu przyniosłem i mówię, a co to jest, nie? A wujek, wiesz, ja nie, narzekam. On przyjmuje na te całe te tam te zebrania, co tam, nie, oni mieli, nie? Tam śpiewali. Już tu nie chodzi do kościoła, nie? Tylko tam zawsze jeździł. Wypić to on tam nie wypił. Wino tak nieraz, nie? Tak sobie lubił, nie? Wypić tam jakieś piwo, nie? Ale słodycz, to on potrafi, nie? No, albo sobie kupi taką torbę tych... wafelków czekoladowych, czy no, takie przywanie, nie? To tam siadł sobie i zjadł. Kawał chłopa, on był gość ode mnie, on grubszy był, no. Ja mu nie pił, nie palił, to będę ma rzecz, nie? On tam potrafił sobie, no, on miał rentę więcej jak ja pensji. Tutaj ja pracowałem. A pytał pan go o dziewczyny, że on bez dziewczyny sam? On mi tak nieraz ugadał też o dziewczynie, nie? Że chciałby się żenić, nie? I potem zaczął tam do tego biura matrymonialnego, gdzieś tam się skądś adres dowiedział i tu w Koszalinie do biura matrymonialnego. Zaczął tam pisać. No ale to kosztuje. O. I on tu tak zawsze przychodził i tu pisał te listy, takie patrzę, takie formularze, nie takie tam, nie, takie tam pokazywał mi, nie? To miał taki plik tego. No ale za każdym listem, za każdym odpisaniem coś nie zostało. Te stuby prawie wywalić. Ja mówię tak. Ja tu ten czas byłem na tej Kuryniówce. Ja mówię, ja tu tej Kuryniówki stanę, parę groszy dostaję. Światło trzeba opłacić, mieszkanie trzeba opłacić, zjeść też trzeba coś kupić, nie? A ty to rozpieprzasz i tak mówię, gówno z tego byś miał, nie? Tak chyba, ja wiem, z parę tych listów miał i zdjęcie mu taka jakaś tam dziebucha tu wysyłała, nie? Z listem, nie? Mi to pokazywał, taka bruneczka, taka szuprutka młoda. No ja to okrzaniałem, bo to no, pieniądze rozwalasz ten i... A sobie mówię, od razu powiedział, że z gówno z tego będzie, nie? Z tego twojego pisania, nie? No i potem no, tu siadam, mówię, tu siadaj i odpisz, że kończysz, no i napisał i zaraz wysłał, a ja te papiery, te wszystkie formularze przez komisję przepuściłem od razu. Bo był na mnie jak diabł, tak na mnie patrzył jednym okiem jak wilk na mnie. Ja mówię, jak chcesz się żenić, to się żeni i się ożeń tak normalnie, a nie będziesz pieniądze wytracał, nie?